Kaczub Telewizji w Polsce. Wracamy do rozmowy z panem profesorem Wiesławem Wysockim na temat tego, co się wydarzyło przed 98 lat i jeszcze wcześniej, bo zaczęliśmy i mówiliśmy o tym, jak to się stało, że Armia Bolszewicka, Armia Czerwona zaatakowała polskie wojska i doszła do takiego momentu, kiedy już musieliśmy bronić Warszawy. I wtedy się wydarzył ten cud nad Wisłą. Zresztą bardzo kontrowersyjne określenie, wymyślone przez Stanisława Strońskiego, porównywalne do cudu nad Marną. Cud nad Marną to właściwie wynikał z tego, że dowódcy niemieccy w czasie II wojny światowej w 2014 roku popełnili bardzo dużo błędów, tak, i Francuzi właśnie dlatego wygrali. A u nas odwrotnie. Nasi dowódcy okazali się mądrzy taktycznie, strategicznie. Było rozpoznanie wywiadem, ale... I po drugiej stronie było sporo błędów, które wykorzystaliśmy. Tak, dokładnie. Ale panie profesorze, bardzo taką fajną rzeczą jest to, że ta fajną, myślę, że doniosłą dla Polaków, iż właśnie ta bitwa warszawska, co prawda to nie jest bitwa warszawska, bo nie chodziło o Warszawę. Nawet nie doszły wojska do Warszawy. Ona się rozgrywała na ogromnym obszarze przed Warszawą. Ale to jest obszar Warszawy. Ale jest obszar Warszawy. Więc mówmy o bitwie warszawskiej. I ta bitwa jest w klasyfikacji największych bitew, które wpłynęły na los świata, na 18 miejscu. Bitwa przed Marną jest na 17. Tak. A pierwszą jest maraton, bitwa pod Maratonem, gdzie Ateńczycy obronili się przed inwazją Persów, chroniąc praktycznie całe dziedzictwo antyczne, greckie. Być może tak, bylibyśmy tak, zupełnie tak, innej tak, Europie, tak, gdyby tak, Persowie tak, wygrali. Polacy też. I to jest właśnie, jak tak mogła być zmiana kształtu Europy. Jak tak oglądałam ten wykaz tych bitew do tej 18 naszej, to właściwie większość z nich to była obrona przed ekspansją. Obrona przed ekspansją. My też się broniliśmy przed ekspansją Armii Czerwonej. I ten cud nad Wisłą, no można powiedzieć, że był cudem, dlatego że okazało się, że polscy dowódcy, polska armia zmierzyła się z silniejszą od siebie i tę bitwę wygrała. To prawda, ale trzeba pamiętać też o sytuacji psychologicznej. Wojska bolszewickie były w ataku. Od kilkunastu tygodni goniły Polaków, wojska polskie, i wytwarzał się pewien nawyk zwyciężania. Jednocześnie przed nimi była Warszawa. Przecież oni zaczęli już konkurować. Kto pierwszy wejdzie do Warszawy, po prostu trzeba, przecież to okazja do łupienia, do wreszcie odbicia sobie za te wszystkie wojenne trudy na bogatym mieście. Tutaj na Przedmościu rozgrywa się obrona, która jest przygotowana w czterech właściwie liniach, z tym, że na dobrą sprawę pierwsza linia jest jako tako przygotowana. Pozostałe są improwizowane. Czwarta linia obrony to już są, to jest obrona mostów praskich. W związku z tym można było liczyć, że jeżeli ten impet, zwłaszcza dwóch armii, które szły wprost na Warszawę, jeżeli przełamią, bo dwie inne poszły górą, tym szlakiem Paskiewicza na Płock, Włocławek, tam też stoczono przecież boje, to przełamały tutaj te dwie armie bolszewickie idące na Warszawę, przełamały pierwszą linię obrony. To jest głównie właśnie symbolem tego jest Radzymin i potem Ossów, i już zaczyna się wypychanie bolszewików, znów i przywrócenie tej linii. Wydawało się, że Wojsko Polskie, które się cofało, nie będzie miało tego ducha. Okazało się, że ten duch był. Warszawa wówczas żyła pewnością, że jednak będzie obrona. Jednocześnie ten kapitalny plan, tu można epitetować naczelnego wodza, uderzenia z południa, plan, który bolszewicy przejęli. I Tuchaczewski stwierdził, że on jest nierealistyczny. Odrzucił go. Przy zabitym oficerze polskim, Drohojskim, znaleziono ten plan i zlekceważono go zupełnie. A okazało się, że w ten sposób można było pobić. Jednocześnie
to jest właśnie ta zmiana jakby sytuacji na froncie jest swoistym cudem, jeżeli chcemy używać tego określenia. Ale mamy cały szereg innych cudów. To jest przede wszystkim radiowywiad. No i to złamanie szyfrów rosyjskich, i złamanie szyfrów, czytanie tych szyfrów. Jednocześnie zagłuszanie przez 36 godzin radiostacji bolszewickich tekstem skądinąd Pisma Świętego. To jest w tej wojnie cywilizacyjnej, bo tak ją trzeba nazwać, w swoisty nomen. Moment, przecież no to jest coś niezwykłego, że Pismo Święte jakby wspiera. No i ta niesamowita mobilizacja. My dzisiaj sobie nie możemy wyobrazić milionowej armii, z czego 100 tysięcy to byli ochotnicy. Tak, jak się czyta te wspomnienia, kiedy ludzie, młodzi chłopcy podawali, że mają więcej lat niż mają, zaciągając się do wojska. Kiedy się czyta o tym, że wieśniacy szli 200 kilometrów na bosaka, żeby się do tej armii zgłosić, to rozumie się chyba to, że po 2 latach odzyskania niepodległości myśl o tym, że znowu najeźdźca, znienawidzony zaborca wejdzie w granice naszego kraju, tak. No była po prostu dla tych ludzi nie do zniesienia. To prawda, ale jednocześnie dochodzą takie epizody, które mają znaczenie naprawdę bardzo ważne, taktyczne przynajmniej. Kiedy porucznik Stefan Pogonowski atakuje przypadkowo, rozbija dowództwo, bolszewicy się gubią, strzelają do siebie, wprowadza olbrzymie zamieszanie. Jeszcze jeżeli 203 ochotniczy pułk ułanów atakuje sztab armii Szuwajewa, zdobywa radiostację, armia jest zupełnie w chaosie, bo nie ma dowodzenia tą armią. To są takie elementy, które na ogół się nie zdarzają, zwłaszcza, że mamy tutaj cały kompleks takich nam sprzyjających okoliczności. Co więcej, pamiętajmy jeszcze o jednym. Ten plan rozegrania strategicznej bitwy zostaje powtórzony w Batalii Niemeńskiej. Bo o tym trzeba pamiętać we wrześniu 20 roku, gdzie powtórzono znakomicie, tylko że nad Warszawą, nad Wisłą była to bitwa, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, pod okiem mediów. Natomiast tam było tylko czysto wojskowe. No tak, ale Litwini nam pamiętają, to mówią, że dzięki Polsce mieli 20 lat na zbudowanie jakiejś swojej państwowości. Nie zostali przejęci przez bolszewików, skolektywizowani, nie było mordy. Aczkolwiek z nimi zapodpisali porozumienie. No właśnie, ale mówiliśmy o tym, że społeczeństwa Europy Zachodniej nie były zbyt entuzjastycznie nastawione do tego oporu Polski przeciwko Armii Czerwonej. Pomagali nam Węgrzy, natomiast w wolnym mieście Gdańsku Niemcy zatrzymali transporty amunicji z Francji. Ale chciałam teraz panu i państwu pokazać bardzo piękny film, który został przygotowany przez Polską Fundację Narodową. Amerykański aktor Liam Neeson opowiada, nie nam, bo my to znamy, my nie musimy o tym słyszeć, ale opowiada tym ludziom, którzy powinni na Zachodzie usłyszeć o tym, co się wydarzyło w Polsce w 1920 roku i wspomina o tym, o czym dzisiaj pan prezydent mówił w trakcie wręczania, po wręczeniu nominacji generalskich, admiralskich, czyli o udziale amerykańskich pilotów w eskadrze imienia Tadeusza Kościuszki, którzy walczyli dlatego, że kiedyś nasi bohaterowie, Kościuszko i Puławski, walczyli o ich wolność. Proszę obejrzeć ten film, on jest naprawdę bardzo wzruszający. On August the 15th, we mark the anniversary of the Battle of Warsaw, the free world's first major victory over communism. Poles refer to this victory as the miracle on the Vistula. And even now, 98 years after the battle, it seems nothing short of a miracle. Newly independent Poland faced a formidable foe. Vladimir Lenin was ready to see his Bolshevik revolution spread beyond Russia's borders. He was confident that history was on his side and the Red Army invincible. But he was stopped. The victory came on the very day Poles were celebrating the Feast of the Assumption. Watching the Soviet advance, they prayed for divine intercession. Against staggering odds, through sheer courage, faith,
and a centuries-old determination to be free, Poland triumphed over brute force and defeated the Soviet aggressor on the outskirts of Warsaw. Volunteers from around the world joined the fight against communist conquest. Among them, a group of young Americans, pilots who formed the famous Kościuszko Squadron. Asked why they were fighting so far away from home, they gave a simple answer. Because they wanted to repay the debt America owed to Polish patriots since America's birth, they came to fight for Poland's freedom in 1920, just as Tadeusz Kościuszko fought alongside their forefathers for America's independence in 1776. For your freedom and ours. Stalin would come back with a vengeance to conquer Poland in 1939 and claim half of Europe for his totalitarian empire. But the miracle on the Vistula shielded the flame of freedom for another generation and gave strength to the people of Poland to resist totalitarianism for half a century and to never surrender. Tak, trzeba powiedzieć, że jest to wzruszające i tak sobie pomyślałam, że ten przekaz, który powinien trafić do opinii publicznej na Zachodzie, jest tak jakby spełnieniem marzenia, opinii ambasadora brytyjskiego w przedwojennej Polsce, lorda D'Aberona, który napisał w 30... Posła w Berlinie. Który był jednak w misji Polski, w Polsce. Tak. I on napisał w takiej książce, w 30 roku napisał, gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji. Zadaniem pisarzy politycznych jest wytłumaczenie europejskiej opinii publicznej, że w roku 1920 Europę zbawiła Polska. No może nie zbawiła, ale to, co ale widzieliśmy przed chwilą, być może jest taką częścią przesłania tego. Panie profesorze, no dobrze, mamy teraz tę bitwę 14, 15, 16 rozstrzygają się losy de facto wojny polskiej bolszewickiej, a do dzisiejszego dnia między nami jest spór, kto jest ojcem tego sukcesu, czy marszałek Piłsudski, czy generał Rozwadowski. A gdyby nastąpiła klęska, kto byłby odpowiedzialny? No właśnie, naczelny a propos wódz. Klęski, a gdyby armia wielka, słynna, konna armia Budionnego nie oblegała Lwowa, tylko przyszła w sukurs z wojską, to jakby to się mogło skończyć w sowieckim? Zwłaszcza, że i inna cała armia też miała dołączyć i tutaj rozkaz Kamieniewa zbojkotował nie kto inny, tylko Stalin. I gdyby to jest też jedna z okoliczności, bo mogło się zmienić i dlatego Piłsudski, mając jakby przekonanie, że losy wojny mogą się różnie toczyć, że od bardzo wielu czynników to zależy, przekazał list dymisyjny premierowi Witosowi na wszelki wypadek, na wypadek klęski. Dzisiaj się niektórzy interpretują to, że złożył dymisję. Nie złożył tak, dymisji. Tak, i uciekł do przyszłej żony. Tak. Więc to jakby trzeba w realiach patrzeć. I Piłsudski był też człowiekiem, który wiedział, jakie mogą być różne następstwa. I dlatego... A tutaj no, to jest fakt, że Amerykanie nam bardzo, ta eskadra lotnicza była fantastyczna. Myśmy mieli parę samolotów zdobytych w Pławicy w Poznaniu. Trochę przyjechało, trzy eskadry przyjechały z Błękitną Armią i Amerykanie bardzo nam pomogli. Zresztą to byli fantastyczni ludzie. Są upamiętnieni, byli upamiętnieni i ten pomnik został przywrócony na cmentarzu Orląt we Lwowie. Jest pomnik też piechurów francuskich, bo przecież cała misja była, ale około 1000 oficerów francuskich zasiliło szeregi Wojska Polskiego. Poza tym pamiętajmy o sojuszu od połowy roku 20 z Ukraińcami Petlury. Tutaj piękna, legendarna historia obrony Zamościa przez generała Bezruczkę.
pamiętanego przez Wojsko Polskie przynajmniej. Myśmy opuścili ich w czasie rokowań ryskich. Oni jeszcze prowadzili dalej wojnę. Później w 21 podjęli 3 wyprawy, 2 z terenów Polski przy pomocy, cichej pomocy już sztabu Wojska Polskiego. No ale to były wyprawy skazane na klęskę. Wspomniał pan profesor, że decyzją Stalina wojska Budionnego nie przyszły w Sukors. Przy froncie południowym. Nie przyszły w Sukors. Stalin tych wszystkich, którzy obwiniali go za klęskę, w 1937 roku potraktował w czasie czystki w wojsku bez litości. W wielkiej bitwie pod Komarowem był na 2 długości szabli i ułani, nasi kawalerzyści długo wypominali sobie, że nie starczyło im tego impetu, żeby te 2 długości szabli dopaść. No ale mamy już, zbliżają się rokowania w październiku z Sowietami, mamy już koniec tej wojny, ale te ziemie, które w międzyczasie, że tak powiem, przeszły stopą armii bolszewickiej, są zniszczone. A poza tym jeszcze mamy tą Polskę po zaborach też do odbudowywania. Czy ten zryw narodów w 1920 roku, 1920 rok, czy to była jakaś nowa siła, która dała taki impet do dalszego zjednaczenia tych ziem 3 zaborów, prawda, o różnych przecież i prawodawstwie, i zwyczajach, i obyczajach przez te 123 lata to się mnóstwo zmieniło. Czy to był taki mit założycielski tej II Rzeczpospolitej, to zwycięstwo? Myślę, że tak można powiedzieć. Moim zdaniem jest to uzasadnione. Proszę pamiętać, że towarzyszył niesamowity sukces, niezależnie od ofiar, bo zdawano sobie sprawę, że niepodległość będzie kosztowała i płacili za nią wysoką cenę, ale jednocześnie zdawano sobie sprawę, że wreszcie osiągnięto coś. Osiągnięto Polskę, która w ciągu 19 lat, a właściwie, bo trzeba liczyć od dopiero traktatu ryskiego, to będzie jeszcze mniej, stworzyli niesamowity potencjał gospodarczy, polityczny i także moralny. Wychowali pokolenie, które widziało w państwie najwyższą wartość. I to jest to pokolenie tego Kolumbów. Dowodem była kampania wrześniowa i powstanie warszawskie. Tak. I to jest... poza tym warto pamiętać, że jeszcze o jednym. Na urzędach byli ludzie, którzy w jakiś sposób byli zasłużeni przecież. Prawie co drugi, co trzeci urzędnik miał virtuti albo krzyż walecznych. Oni uczestniczyli wszyscy w walce, więc to było jakby ich legitymacja do tego, żeby być wobec innych także w jakiś sposób autorytetem. Myślę, że to jest bardzo ważne i stąd też walor wojska. Rola wojska odgrywała bardzo istotne znaczenie, bo być wojskowym to znaczy być obrońcą ojczyzny przecież. I to było namacalnie sprawdzane przecież. I ci wojskowi też mieli odznaczenia bojowe. To też robi znaczenie, bo co innego rząd medali uzyskanych w warunkach pokojowych za różne zasługi, a co innego oznaczenia zdobyte na polu walki. To wojsku robi to kolosalne znaczenie. Tak jak dzisiaj te wszystkie gwiazdy związane z misjami Polaków. To jest legitymacja człowieka do tego, by okazywać mu szacunek. I stąd ten mir, jaki Wojsko Polskie miało w społeczeństwie międzywojennym, to jest wartość sama w sobie. No właśnie, mówi się, że żyjemy przegranymi powstaniami, a tutaj mamy wygraną wojnę i bitwę i być może ta koncepcja budowy muzeum w Osowie, które by pokazywało to, co się wydarzyło w 1920 roku, według zapewnień ministra Błaszczaka ma być otwarte w 1920 roku, 2020 roku w setną rocznicę bitwy warszawskiej, może to rzeczywiście będzie to miejsce, które następnym pokoleniom będzie pokazywało, że Polacy nie tylko byli skazani na klęski w powstaniach narodowych, ale także
żołnierze osiągali takie wielkie zwycięstwa. Nie tylko odsiecz wiedeńska, ale i odsiecz... Ale to jest po odsieczy wiedeńskiej tak, pierwsze tak, tego rodzaju zwycięstwo. I prawdopodobnie klęska pod Wiedniem nie przyniosłaby takiej wielkiej tragedii, jak przegrana pod Warszawą w 20 roku. I pod Marną. No, Francuzi by zapłacili kontrybucję i na tym by się skończyło. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że w tym szczególnym dniu mogliśmy porozmawiać o historii. O historii, która powinna nas łączyć, a nie dzielić. Nie dzielić, ale to jest prawda trudna do zrozumienia dla wielu osób. Dziękuję bardzo. Pięknie. Proszę Państwa, my się widzimy za tydzień. Zapraszam w środę o godzinie 20, jak zwykle wieczór w telewizji w Polsce. I ja z Państwem tego wieczoru będę i moi, mam nadzieję, bardzo interesujący goście, tak samo jak dzisiaj. Dobranoc.